Gmina Niemce, jedna z największych w województwie lubelskim. Położona w centralnej części Lubelszczyzny, bezpośrednio graniczy z miastem wojewódzkim. Jej północna granica przebiega wzdłuż obrzeży Lasów Kozłowieckich. Zajmuje obszar ponad 141 tysięcy km2. W skład gminy wchodzi 28 miejscowości, z których Niemce są tą największą. Ma tutaj siedzibę Urząd Gminy Niemce. W ciągu kadencji lat 10-14 zrealizowaliśmy ponad 300 zadań. Kwota tych inwestycji przekracza 80 milionów złotych. W tej cyfrze zawierana jest również kwota środków pozyskanych z Unii Europejskiej na kwotę ponad 30 milionów. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój gminy są dwie drogi krajowe przebiegające przez jej teren. Pierwsza z nich stanowi oś rozwojową gminy, to droga krajowa nr 19, Rzeszów-Lublin-Białystok, która kończy się na przejściu granicznym w Budzisku. Druga to droga krajowa nr 17, która przebiega północną obwodnicą Lublina przez południową część gminy Niemce. Tutaj w miejscowości Lizówka powstaje węzeł komunikacyjny, który łączy obie te drogi, tworząc zarazem bezpośrednie połączenie z całym krajem. Dzięki nowoczesnym pracom modernizacyjnym w ostatnich latach w znacznym stopniu powiększyła się także nowoczesna sieć dróg gminnych i powiatowych. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Lublin-Lubartów-Łuków. Na trasie odbywa się ruch towarowy, a od ponad roku do Lublina i Lubartowa można pojechać szynobusem. Ogromnym atutem dla przedsiębiorców, a przede wszystkim inwestorów, jest sąsiedztwo portu lotniczego Lublin. Z węzła w Lizówce będzie można dojechać do niego w kilka minut. Sąsiedztwo miasta wojewódzkiego powoduje stałe przybywanie nowych mieszkańców. Dzięki nim gmina Niemce pod względem liczby ludności zajmuje obecnie pierwsze miejsce w województwie lubelskim. Na terenie gminy działa wiele dużych przedsiębiorstw, m.in. zakłady przetwórstwa mięsnego, fabryka materiałów budowlanych, zakład produkujący drzwi i okna, wytwórnia makaronów. W przedsiębiorstwach tych zatrudnienie znajdują mieszkańcy. Na ponad 18 tysięcy mieszkańców gminy stałe miejsce pracy ma ponad 2,5 tysiąca osób, a teren gminy Niemce jest głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej dla ponad 1400 podmiotów. Z powodu zmian na rynku musieliśmy szybko podjąć decyzję o uruchomieniu tutaj tej produkcji. Pomoc samego pana wójta i gminy w uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń pozwoliła na szybką inwestycję. Kilka lat temu kupiliśmy działkę na terenie gminy Niemce. Postanowiliśmy zainwestować w budowę szklarni. Z pomocą gminy bardzo szybko dostaliśmy pozwolenie na budowę, a całą inwestycję udało nam się zakończyć w ciągu 4 miesięcy. Inwestorzy, którzy chcą tu osiedlić się, założyć firmę. Stwarzamy im szczególne preferencje. Przez kilka lat nie pobieramy opłat, tak aby mogli się zagospodarować, aby tworzyli tym samym miejsca pracy. Takich przykładów tej kadencji jest bardzo wiele, gdzie powstały nowe miejsca pracy. Na przełomie ostatnich lat gmina Niemce wykonała szereg inwestycji na kwotę około 80 milionów złotych. W ostatnich latach przeprowadzono gruntowną modernizację infrastruktury drogowej gminy. Przebudowano 52 km dróg gminnych i powiatowych, wybudowano 3 mosty, zainstalowano oświetlenie drogowe na 11 odcinkach i wybudowano 20 chodników o łącznej długości ponad 20 km. Całkowita wartość inwestycji drogowych to blisko 26 milionów złotych. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć było wybudowanie nowoczesnego przedszkola w Niemcach. Budynek ma jedną kondygnację i ponad 7 metrów wysokości. Pomieszczenia są duże, nowocześnie umeblowane. Dodatkowo na terenie gminy zostało utworzonych 6 oddziałów przedszkolnych, w tym 2 w Nasutowie, na które został zaadaptowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie przylegającym do budynku powstał jeden z ładniejszych placów zabaw na terenie gminy. Oko cieszy również park w Niemcach.
Rewitalizacja parku na ponad 2 hektarach to koszt prawie 3 milionów złotych. Park posiada plac zabaw dla różnych grup wiekowych. Na dzieci czekają bujaki, huśtawki, karuzele, zestawy sprawnościowe. Korzystać można z siłowni pod chmurką. Pograć w piłkarzyki, ping-ponga, szachy. Pojawiły się tarcze strzelnicze, a na trawnikach drewniane rzeźby. Wyremontowany budynek po hydroformie będzie stanowił zaplecze parku oraz miejsce spotkań dla klubu seniora. W Krasieninie wybudowano targowisko. Plac z zadaszonymi kwiatami jest już dostępny dla handlujących i tych zainteresowanych. Całkowity koszt targowiska wyniósł około 1 miliona złotych, z czego 600 tysięcy pochodzi z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W ramach funduszy unijnych zmodernizowano i wybudowano 4 obiekty sportowe. W Dysie dzieci korzystają z nowoczesnej sali gimnastycznej, wybudowanej przy szkole podstawowej. W Ciecierzynie powstało boisko wielofunkcyjne. Atrakcją dla turystów są ścieżki rowerowe. Urok gminy wzmocniony jest walorami krajobrazowymi. Dolina rzeki Ciemięgi, bogactwo lasów, stawy. Jesteśmy w takim bardzo ciekawym miejscu. My ciągle zapraszamy, ułatwiamy możliwość osiedlenia się na terenie naszej gminy. Kończymy plan przestrzennego zagospodarowania w tym roku, gdzie będzie odrolnione bardzo wiele gruntów, co również przyczyni się dla rozwoju potrzeb, dla tworzenia nowych miejsc pracy, o które bardzo zabiegamy. Atrakcyjność gminy Niemce pod względem gospodarczym i turystycznym zachęca do zamieszkania na tym obszarze. Warto do nas przyjechać, zostać tu z nami. Urząd jest bardzo przyjazny. Serdecznie wszystkich zapraszamy.